Nowy model M1 Pro ma pewne modyfikacje w stosunku do starego, które chciałem zobaczyć i Wam przedstawić. Wymienili opony, koła, ale co ważniejsze, wymienili hamulce. To jest najlepiej hamujący chiński rower elektryczny, na jakim jeździłem. I to nie jest ściema. Sami zobaczcie, jak wyglądają hamulce. W tym odcinku znajdziecie sporo ciekawostek o nowym Fido M1 Pro, a na sam koniec podzielę się z Wami opinią i przemyśleniami odnośnie tego pojazdu. Zostańcie do końca. No, to kolejny odcinek, w którym to będziemy sprawdzać, testować chiński rower elektryczny. Dobra, panie Oskar, wjeżdżaj. Tak, to jest Fido M1 Pro. Ale na sam początek powiedzmy coś o marce Fido, która jest na rynku od 2017 roku i mam wrażenie, że całkiem nieźle się rozwijają. Wystarczy spojrzeć na ich stronę. Mają całkiem szeroką gamę rowerów. Poczynając od małych rowerków takich do przemieszczania się po mieście, poprzez super lekkie rowery, takie jak ich nowy R, ale o nim będziemy mówić kiedy indziej, mają jakieś SUVy, cargobajki, rowery miejskie, nawet rowery dla dzieci. Jak wejdziecie na Facebooka i wpiszecie sobie Fido i zaznaczycie grupy, to zobaczycie, że jest mnóstwo grup. Na całym świecie ludzie się zbierają i wymieniają informacjami właśnie o Fido. Na szczególną uwagę zasługuje grupa Fido M1, M1 Pro. Co prawda w języku angielskim, natomiast ludzie tutaj wrzucają zdjęcia swoich modyfikacji, problemów, propozycji modów, więc no, ciekawe miejsce. Zapraszam osoby, które są zainteresowane tymi pojazdami. Kiedy wejdziemy na stronę producenta, widzimy, że jest aktualnie jakaś promocja na ten rower. Oni mi też dali jakieś kody rabatowe, jakieś linki. Wszystko znajdziecie w opisie. Oczywiście korzystając z tych kodów wspieracie kanał, ale ja Was na to nie namawiam, bo w tym filmie nie mam zamiaru Wam nic sprzedawać. Chcę tylko obejrzeć ten rower, pokazać różnicę. No ale dobra, na stronie producenta mamy taką cenę. Przy aktualnym kursie to wychodzi jakieś niecałe 4000 zł. Ale jeśli nie chcecie go brać ze strony producenta, to na przykład na Geekbuying, z którym niejednokrotnie współpracowałem, ten rower był, zobaczcie, za 6499 zł. No ale już dosyć dawno nie ma go w ofercie, więc to jest ostatnia cena. Kiedy wejdziecie na OLX-a, możecie znaleźć używki właśnie w granicy 4000, więc na dobrą sprawę wychodzi tyle, ile po prostu nowy rower ze strony producenta. Na Allegro możecie dostać nówkę za 5200, przewidywana dostawa za 13-14 dni. No ale właśnie jeszcze wróćmy na chwilę do tego Fido R w karbonie. Słuchajcie, no powiem Wam, że interesuje mnie ten rowerek. Ładne mają tutaj wstaweczki. W ogóle strona mega profesjonalna. Sztyca karbonowa, pasek Gatesa i wyszło, zobaczcie, 13 kg. Atrakcyjny wygląd? No, powiem Wam, że to byłby rowerek, który chętnie bym przetestował. No dobra, ale wracamy do warsztatu i do rozpakowania roweru. Postaranie jest, co? Tutaj przemyśleli, no? Ładnie. No, zobacz, wszystko ma swoje miejsce. No, fajnie. To pewnie ładowareczka. Jakieś kluczyki, bajerki. Dobra, wyciągamy to. Nie no, trzeba pochwalić za to pakowanie. Wszystko jest. No i tu jest taka trudność, że śrubka mocująca błotnik, tu, ta na dole, ona jest strasznie blisko opony i nie chcemy ściągać tylnego koła z silnikiem po to, żeby zamontować ten błotniczek, więc Oskar wpadł na pomysł, że z racji, że tu jest taka gruba opona, to można spuścić powietrze, żebyśmy mieli tutaj po prostu więcej miejsca. No i tak robimy, lecimy. No tutaj jak jeszcze mógłbym ponarzekać, no to ta linka brzydko tu jest od tylnego hamulca.
No właśnie to prowadzenie nie jest za fajne. No i ten amur nie za bardzo. Zobaczymy, jak to w trasie będzie. No coś tam pracuje, no ale jest za sztywny. Nie, nie wygląda. Wygląda jakby to. A nie. Magiczny płyn. Jest ok. No i co? No i te strony. Ale jak to się stało, że ten Fido M1 Pro znowu trafił na ten kanał? Bo osoby, które śledzą ten kanał od dawna, wiedzą, że już była recenzja Fido M1 Pro. Historia wygląda tak. Fido odezwało się bezpośrednio do mnie i zaproponowali swój model C11 na testy. Zanim zdążyłem się na to zgodzić, przez to całe zamieszanie z przeprowadzką, okazało się, że już nie mają żadnej C11 na testy do wysłania, ale zaproponowali M1 Pro. Wtedy ja zapytałem, ale jaki jest sens? Przecież już mamy recenzję M1 Pro. Okazuje się, że ich nowy model M1 Pro ma pewne modyfikacje w stosunku do starego, które chciałem zobaczyć i Wam przedstawić. I właśnie dlatego, moi drodzy, za mną stoi nie jeden Fido M1 Pro, lecz dwa. Tylko że ten drugi jest w częściach. Ten drugi, co stoi o, tu bezpośrednio za mną, to jest M1 Pro Tomka z Gdańska, który no, po recenzji odkupił ode mnie ten rower i był plan, żeby go przebudować, zmodyfikować. No ale Tomek ma parę sprzętów, na których jeździ i ten projekt zszedł na dalszy plan. Zdecydował, że wrócimy do tego kiedyś. Ostatnio temat trochę odżył, więc może to się uda, no ale plany Tomka wobec tego projektu są ambitne, więc to nie będzie tak, że już zaraz będzie złożony. No ale plus jest taki, że mamy tutaj M1 Pro, stary M1 Pro zupełnie w częściach i będziemy mogli je porównać do tego nowego modelu. Także przyjrzyjmy się z bliska, jakie tam są różnice. Na samym początku w oczy rzuca się różnica w kołach. Tu mamy koła, które są jednolite, bez szprych. Dla przykładu, tu możecie zobaczyć koło ze starego M1 Pro. I ja sam nie jestem pewien, co jest lepsze. Czy szprychy, czy bez szprych? No, to jest tak naprawdę ostrzał busieczny, bo kiedy uszkodzicie koło takie jak to, bez szprych, no to całe koło jest do wymiany, łącznie z piastą. No, po prostu jest to jeden monolit. A w przypadku, kiedy mamy koło takie jak to, można wymienić albo jakąś szprychę, która się uszkodzi, albo samą obręcz, albo ewentualnie piastę. Z drugiej strony, jak ogląda się właśnie to koło, to ono wygląda naprawdę solidnie. Tylne koło też nie posiada szprych w porównaniu do tego starego. Zobaczcie, że mamy tutaj silnik przypominający Bafanga, a tutaj nie jestem w stanie zidentyfikować, co to za silnik. Ja wiem, że Bafang też ma w swojej ofercie takie pełne koła, całe zabudowane, no ale z racji, że to jest dosyć świeży wypust, no nie mam informacji, jak wygląda żywotność tego silnika, no ale wiem z doświadczenia, że większość silników przekładniowych to są dosyć niezawodne jednostki i o ile nie zmieniacie tu sterownika, czyli jeździcie na oryginale, to praktycznie nie ma szans, żeby go popsuć. Jak przyglądam się ramię, to na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło, a jednak, zobaczcie, mamy tutaj tą starą ramę, spójrzmy na widelec, nie ma tutaj na przykład wzmocnienia i haki wyglądają troszkę inaczej. W nowszej wersji te haki widać, że są wzmocnione. Dodatkowo jest wspawany taki element wzmacniający, więc okej, tu widzę, że jest troszeczkę lepiej. I tak jak przód nie różni się praktycznie niczym od tej starej ramy, to zauważam jeszcze jedną rzecz. Spójrzcie, jak tutaj wygląda montaż hamulca na tylnym widelcu. I możecie zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Podobnie jak z tamtej strony, ten hak jest wzmocniony, wygląda dużo bardziej solidnie. I będąc tutaj, od razu przejdziemy do jednego z najważniejszych tematów, czyli hamulców. Zobaczcie, że te hamulce to już są hydrauliczne hamulce z naprawdę dużymi klockami i dużymi tłokami. Duża powierzchnia naciska na tarczę, więc te hamulce są o wiele lepsze niż te w poprzedniej wersji. No ale muszę Wam to pokazać, tak? Muszę Wam to pokazać. Sami spójrzcie, to jest hamulec z tej pierwszej wersji. To był hamulec na linkę. Co prawda tarczowy, ale na linkę. Widać, że to... Ja już wtedy narzekałem, że to słabo hamuje,
Dlatego zobaczcie, nie tylko ja narzekałem i Fido słucha klientów, a przynajmniej chciałbym w to wierzyć, i zmienili hamulce na hamulce hydrauliczne. Już te zaciski są w porównaniu do tych starych, wyglądają naprawdę dobrze. Po moich pierwszych testach mogę wam powiedzieć, że hamują o niebo lepiej niż to. Taki hamulec hydrauliczny jest też z przodu. I jak jesteśmy z przodu, to powiedzmy coś jeszcze o amortyzatorze, który też został zmieniony względem oryginału, względem tej pierwszej wersji. I tak się składa, że mam taki amortyzator tutaj i będziemy je porównywać. Zobaczmy. A więc tutaj jest amortyzator z poprzedniej wersji i porównajmy sobie go. Zabierzmy jeszcze to koło, żeby nam nie przeszkadzało. Więc w tej nowszej wersji widać, że nawet same haki, do których jest montowane koło, jest no, takie dosyć solidne. Wygląda całkiem ładnie. Gdzie tutaj? Widać, że zobaczcie. To jest tylko coś takiego, nie? Ponadto mamy tutaj dodatkową regulację z tamtej strony twardości sprężyny, gdzie tutaj chyba tego nie było. No i ogólnie wygląda ten amortyzator dużo lepiej, szczególnie ten booster łączący dwie lagi. Dodatkowo zobaczcie, jak tutaj wygląda montaż hamulca. To jest taki stary standard IS, a tu mamy post mount, czyli po prostu dwa słupki, do którego jest przymocowany zacisk hamulca. Może przekręcimy koło. To jest dużo lepsze rozwiązanie, bo w momencie hamowania działa siła bezpośrednio na lagę i nie jest wyłamywany te uszy, tak jak tutaj. Zobaczcie, mam tu karton z częściami ze starego M1 Pro. To jest stara korba ze starym pedałem i to z kolei tu się nie zmieniło. Czyli mamy dalej to samo. Korba jest też taka sama, bardzo duży blat. Według mnie to jest duża zaleta, że tu są duże blaty. Bo jednak to pomaga, żeby rozpędzić ten pojazd do odpowiedniej prędkości, bo po odblokowaniu no to jedzie z konkretną prędkością. Taką niedopuszczalną w Unii Europejskiej. Ale o tym będziemy mówić później. Jeszcze zobaczmy, czy coś tutaj się zmieniło. Jeśli chodzi o kokpit, to mamy wszystko to samo tak naprawdę. Oczywiście te klamki od hamulców hydraulicznych są inne. Bardzo ładne, bardzo fajna regulacja, prosta sprawa, możemy właśnie tą jedną śrubką bez żadnych kluczy zmieniać, jak głęboko wchodzi tłok wewnątrz klamki. Dodatkowo one mają czujniki hamowania, mamy tutaj manetkę do zmiany biegów. No, nie jestem fanem tych manetek, ale to jest bardzo tanie rozwiązanie, bo jednak Fido M1 Pro to jest jeden z najtańszych mini fatbike'ów, małych grubasów i cena jest tutaj kluczowa, jeśli chodzi o ten rower. Nie wiem, czy jest jeszcze tańszy na rynku rower na 20-calowych fatbike'owych kołach z zawieszeniem, z hamulcami hydraulicznymi, z dosyć mocnym silnikiem, niezłym przyspieszeniem. No, dużo rzeczy można o nim powiedzieć dobrych, no ale też jest to zbieranie na bardzo tanich komponentów, bardzo tanich części, więc no, nie myślcie sobie o tym, że to jest jakiś super idealny rower. Często mówię, że to jest taki rower dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie jeździł na elektryku, chciałby rozpocząć swoją przygodę. I jeśli chodzi o przygody, to zabierzmy go na przejażdżkę i wam coś opowiem o tym, jak to jeździ i czy jest godne polecenia. Przechodzimy do dalszej części materiału. Niesamowicie to hamuje, kurde, nie mogę się nadziwić. Kurde, powiem wam, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym, jak to hamuje. To jest najlepiej hamujący chiński rower elektryczny, na jakim jeździłem. Naprawdę Fido zrobiło świetną robotę z tymi hamulcami. No można powiedzieć, że są porównywalne z naprawdę markowymi hamulcami. Niesamowicie to hamuje. Czuć, że ta siła jest taka brutalna tego hamowania. No i jak coś dobrze hamuje, to od razu dobrze się jeździ. Naprawdę czułem się zupełnie bezpiecznie, pomimo że ten pojazd rozpędza się do większych prędkości. Jeśli chodzi o wygląd, no to jednym będzie się podobać, innym nie. Fido M1 Pro jest bardzo surowe. Nie ma bagażników, światła stopu, jego budowa jest zupełnie prosta. Ja mam 1,77 m i na tym rowerze wyglądam tak. Kiedy wskoczę na siodło, pozycja jest w miarę wyprostowana, aczkolwiek na rowerze Fafres miałem wygodniejszą pozycję. To jest chyba bardziej przeznaczony na jazdę rekreacyjną, a właśnie Fido jest
trochę bardziej sportowe, usportowione. No ale trudno tak mówić o rowerze, który ma 20-calowe fatbike'owe koła. To raczej nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś specjalnie zwinny rower, no ale ma bardzo fajne przyspieszenie, za co najczęściej lubią go właśnie jego właściciele. I teraz kieruję właśnie przekaz do właścicieli. Moi drodzy, jeśli posiadacie Fido M1 Pro, to koniecznie zejdźcie w sekcję komentarzy i zostawcie opinię. Jak wam się na tym Fido jeździ? Ile zrobiliście kilometrów? Czy mieliście jakieś przygody? Ja niestety nie jestem w stanie użytkować tego pojazdu jakoś specjalnie długo, dlatego jak zwykle osoby, które są zainteresowane takim rowerem, zapraszam do sekcji komentarzy, poczytajcie, co napisali jego właściciele. Jest jedna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, to jest to uczucie, że przednie koło, czy tam kierownica, nurkuje podczas zakręcania. To jest takie trochę motocyklowe uczucie. Wydaje mi się, że to może być spowodowane grubą oponą albo tym, że jest zbyt pionowy kąt główki ramy. To nie jest jakiś duży problem, wymaga troszeczkę wprawy. No, ale co trzeba zauważyć, że w porównaniu do innych rowerów tego typu, to trzeba się poprzyzwyczajać, bo jest to dziwne. Szczególnie kiedy jadę teraz jedną ręką, to czuję, jak się jedzie dwoma, no to jest lepsze panowanie, ale jak się jedzie jedną ręką, to czuć, że on chce zanurkować, więc no, nietypowe jest to doświadczenie. Nie każdemu musi się to podobać, ale wydaje mi się, że z ilością pokonanych kilometrów można się przyzwyczaić. Reasumując, według mnie Fido idzie w dobrą stronę, ulepszają swoje produkty. M1 Pro po modyfikacjach jest dużo lepszy niż stara wersja. Cena za ten rower według mnie jest bardzo atrakcyjna. Osobiście bardzo chętnie obejrzę inne rowery marki Fido, ale też i zapowiadam wam, że na tym kanale będzie coraz więcej odcinków z recenzji różnych chińskich rowerów elektrycznych. Dlatego zapraszam do subskrypcji, żeby te odcinki was nie ominęły. Obiecuję, że będą oryginalne. Dodatkowo niedługo nagramy wam aktualizację tego, co się dzieje w naszej elektrycznej kuźni. Cały czas działamy, cały czas coś się dzieje, musicie to zobaczyć. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo. Jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.